W Nowej Rudzie szykują się spore zmiany. Jak zapowiedział podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Bechan, w roku 2014 w mieście przeprowadzonych zostanie szereg remontów. Na dzisiejszej sesji radni uchwalili zmiany w budżecie kolejne w tym roku. Związane one są przede wszystkim z otrzymaniem promesy w kwocie 600 tysięcy złotych na drogi, tak zwane powodziówki, i za te pieniądze będzie remontowana droga przy ulicy Stara Osada. Będzie to działanie kompleksowe. Jeżeli nawet tych pieniążków braknie, to dołożymy do tej inwestycji z własnego budżetu, ponieważ chcemy zrobić tę drogę, która od już tylu lat czeka na remont. Ważną zmianą w budżecie była ta dotycząca przeznaczenia pieniędzy na remont chodników znajdujących się przy ulicy Aleksandra Fredry w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 385. Będzie to inwestycja w połowie finansowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, a nasze miasto. Poprawi to wizerunek, jednocześnie też bezpieczeństwo, bowiem chodniki wymagają remontu. Kilka lat temu była remontowana ulica, bez chodników teraz dojdą również chodniki. Do zmian dołączył również zapis dotyczący udziału miasta oraz instytucji miejskich w różnego rodzaju programach unijnych. Wprowadzenie środków na remonty związane z rewitalizacją miasta Nowa Ruda, więc remonty budynków mieszkalnych, które mają mieć miejsce, i jest to kwota ponad 80 tysięcy złotych. Kolejne projekty uchwał dotyczyły zgody na zawarcie umowy dzierżawy, jak również przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Radni podjęli uchwałę związaną z programem ochrony zwierząt. Będzie on dotyczył kompleksowego działania wobec zwierząt żyjących w Nowej Rudzie, często bezpańsko, a więc są określone zasady doprowadzania ich, chwytania, jak również też oddawania do schronisk, no i w sprawach często bardzo trudnych też i usypiania. Zmieniono także uchwałę z dnia 30 stycznia w sprawie podziału miasta Nowa Ruda na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.